Czas się wybić z tego kochanego YouTube'a. Siemanko, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Urbix.pl. Zapraszam na demo FIFA 16. Kolejna FIFA, kochani, kolejna FIFA. Trochę już tego było, tak jak widzieliście pewnie na miniaturce. FIFA 15, FIFA 14, tutaj 11, 13, 10, nawet jakaś 6, 9. Umówmy się tak, to się nigdy nie wydarzyło, dobra? Nope. Czy nawet jakiś South Africa, no... Jak były, to kupowałem. Dobra, my tu gaduga, no a to trzeba pograć w FIFA. Słuchajcie, ja wiem, że ciężko wam to wierzyć, ale to jest... To nie jest demo, to jest oryginalna część, zobaczcie. To jest dowód. Dobra, jak widzicie... Mam tutaj do wyboru szybki mecz, Ultimate Team. Ale zanim wypróbujemy sobie drafta, zagrajmy zwykły mecz. Chciałem być online, ale offline. Zapewne wszystko już wiecie o tym demie, więc nie zostaje mi nic, tylko zagrać mecz Real Madrid-Barcelona. Typowe Grand Derby na początek tego dema. Wszystko pięknie, cacy, jak widzimy, piękne modele. Dobra, zacznijmy w końcu już grać, naprawdę. Jedziemy. Szkoda, że nie wiem jaki to poziom trudności, ale już widzę, że to jest jakiś bardzo, bardzo, bardzo trudny. Piękny wślizg Marcelo, teraz Karim Benzema wypuszcza Cristiano Ronaldo. Będzie sztuczka, owszem, jest sztuczka, wrzutka! Och, taki wrzutkostrzał. Słuchajcie, gram już chwilę i pierwsze wrażenie są takie, że naprawdę ta gra jest podobna do 15, ale jednak zupełnie inna. O, tutaj leż zawodnik. Bale, pomóż wstać. Fair play. Nie? No dobra. Wiadomo, że drastycznych zmian tu nie ma, ale gra się nieco inaczej i to się naprawdę czuje. Zgranie, Rodriguez, Bale tutaj ucieka, będzie do niego piłka. Ach, kole, to mocne podanie, teraz Gareth Bale! Gdzie? Gdzie on przerzucił? Gdzie on przerzucił? Ale zwaliłem. Ale jeszcze nie koniec akcji, Toni Kroos, Gareth Bale, technicznie nie wyszło, nadal mamy piłkę, Luka Modric. Do Rodriguez'a, Modric, Bale spróbuje jeszcze raz i broni z problemami, bramkarz. I zobaczmy teraz, co zrobi Luis Suarez w takiej sytuacji. Podaje do Neymara, Neymar z Suarezem. Zupełnie jak w rzeczywistości. Ale ładnie się teraz zastawił. To zasługuje na powtórkę, pokaż to raz jeszcze. Ale my wracamy już do akcji, uderzenie z dystansu. I bramka, ale taka, ja wiem. Nie do końca. To nie był taki soczysty strzał, ale zobaczmy, no. Może zasłonięty gdzieś był Ter Stegen chyba się mówi. No, nie sięgnął tej piłki. Dobre uderzenie Hamesa, piłka skozowała. To nie był najłatwiejszy strzał. Gramy 1-0, yeah! Teraz Karim Benzema, on też spróbuje, ale tak się dziwnie złożył. Podanie do Modricia, Modric z powietrza broni Ter Stegen, jeszcze Bale! No co, no dobra akcja. Co? Koniec pierwszej połowy. Dobrze, ciekawie na razie. Zobaczmy jakieś statystyki może. 8 strzałów, 1 celny, chyba za łatwo, trochę coś jest ten poziom trudności taki. Coś tutaj troszeczkę chyba za niski. Ale jedziemy, dobra. Teraz bardzo dobra sytuacja, FC Barcelony, Leo Messi, zobaczmy co zrobi. Oj, tutaj sobie akurat kiepsko wypuścił, James Rodriguez beznadziejnie podał. Ładne przeskoczenie, gdzieś tu się pogubili, ale jest git. Zobaczmy teraz, zarąbiste poda, mamy rzut karny, oczywiście, że tak. Kto to faulował? Chyba Alba, się spróbował w ślizgu w takim momencie. I zobaczmy, Cristiano Ronaldo, dużo siły! I pod poprzeczkę mamy bramkę! Dobra, jakaś cieszynka może nowa. Biegniemy na narożnik. 2-0 Grand Derby! Yeah! Ależ to zrobił Karim Benzema! I 3-0! Minął bramkarza jak w FIFA 15.
Nie, wiecie co, to ewidentnie poziom jest za prosty. Zagrajmy drugi mecz na wyższym poziomie. Także tak jak mówiłem, poziom legendarny. Zaczynamy. A wy życzcie mi szczęścia. Podoba mi się to, że Barclays Premier League jest w pełni licencjonowana. Z racji tego, że mecz zakończył się bezramkowym remisem i był mega nudny, postanowiłem pokazać wam kilka najciekawszych akcji przy akompaniamencie trybun. Koniec! Po mega nudnym meczu, którego wynikiem póki co... Co ja chciałem powiedzieć? To wszystko dzisiaj, mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, to dajcie łapkę, zasubskrybujcie, skomentujcie, w ogóle weźcie dajcie mi w dupę. A dla tych, co jeszcze nie widzieli, to zobaczcie tutaj. Macie mój mecz z Pelka Damianem. Dzięki Damian, że zgodziłeś się wtedy zagrać. Także tak, graliśmy już w Prevolution, graliśmy w FIFA, która jest lepsza. A zadzwonię do mamy i się spytam. Cześć mamo, jaka... Jaka gra piłkarska na konsolę jest najlepsza? No jak to? Pro Evolution Soccer! Really, nigga? Nie no, żartowałem, tak naprawdę to było podstawione. O, cześć mamo. No cześć. Słuchaj, ja cię teraz coś spytam, a ty odpowiesz, że Pro Evolution Soccer, dobra? Co mam powiedzieć? No, Pro Evolution Soccer. Dobra? I teraz uwaga, ja cię spytam. Co jest lepsze? Cześć mamo, co jest... Jaka gra piłkarska jest najlepsza na konsolę? Revolution Soccer! Ale Pro Evolution Soccer. Pro! Pro Evolution Soccer, dobra? Uwaga, jeszcze raz. Mam nadzieję, że się podobało, trzymajcie się. Cześć.